Manufaktura reportażu. Z Katarzyną i Dawidem Popławskimi spotkałam się pewnego dnia w studiu Radia Gdańsk przy okazji oprowadzania Dawida po naszej rozgłośni. To matka i jej 30-letni syn. Dawid jest vlogerem, osobą, która ma wiele pasji i coś do powiedzenia niemal na każdy temat. Opowiedzieli mi o tym, co ich wkurza i jakie mają marzenia. Zapraszam do wysłuchania reportażu Offroad Online. Siemano wam wszystkim. Tutaj popław w kolejnym materiale. Czym bym jeździł, gdybym jeździł. I dzisiaj jest starcie pojazdów transportowych pomiędzy Iveco nowej generacji i Mercedesem Transporterem też nowej generacji. No ja się bardzo cieszę, że on sobie znalazł taką ścieżkę, bo ma zajęcie. No ja jestem samotną matką. No i nie mam za dużo możliwości, żeby zabezpieczać Dawidowi różne rzeczy. No bierze teraz udział w takim programie wolontariackim i się spotyka z wolontariuszką. No ale jest ona z Gdyni, także to też daleko i nie mają czasu na to, żeby codziennie gdzieś tam, czy nawet raz w tygodniu wyjść sobie po południu na spacer do kina, no bo jest to ograniczone jakby czasowo, nie? Bo zima to wiadomo, latem jest dłużej czas i mogliby na ten spacer iść jeszcze późnym popołudniem, a teraz jest już ciemno. No i to, że Dawid ma właśnie ten internet i takie trochę było śmieszne, jak on zaczął tam mówić do tego mikrofonu i do tego, do tej kamerki tam w tym laptopie. Ale jak zobaczyłam, że on poznaje tam przez to ludzi, znaczy może nie osobiście, bo osobiście mało ludzi zna jakby z internetu, ale jakby ma z kim rozmawiać, ma jakieś tematy, może wymienić swoje poglądy, na coś się tam wkurzać, o czymś opowiedzieć, no to jestem zadowolona, że ma taką możliwość. No szkoda, że jakby nie możemy tego profesjonalnej mu zorganizować i też ja no, nie orientuję się co i jak. Dawid też no, jak się śmieje, że ma gadane i on może opowiadać o wszystkim, ale takich rzeczy profesjonalnych, różnych. Fajnie by było, jakby mógł wyjść właśnie z mikrofonem czy z kamerą jakąś taką małą na ulicę i to w inny sposób pokazywać na tym YouTubie, a tak to tylko siedzi przed biurkiem i jakby opowiada o swoich czterech ścianach, nie o tym, co widzi jakby w ciągu dnia w życiu, ale nie jest to takie, nie... No pokazać reakcję ludzi, którzy... No ale przecież tu się da podjechać, nie? A potem faktycznie nie no da się. No da się, no po sześciu schodach też się dało wejść, tak? No ale to... No nie o to chodzi. Na pewno sam nie pójdę do toalety, tak? Sam nie przesiądę się z wózka na fotel czy z fotela na wózek, no bo jedną sprawną ręką sztywną, no niestety tak nie zrobię, no bo ciężko by było. Sam wypiję herbatę, sam podniosę kubek, sam sobie otworzę puszkę, sam zjem, nie trzeba mnie karmić. Wkurza mnie to, że często ludzie budując jakiś budynek niekoniecznie zawsze myślą o osobie na wózku, tylko pomyślą o tej osobie, jak się coś stanie. Czyli przystosują chodnik dopiero jak na przykład ktoś złamie nogę. To nawet nie chodzi o osobę na wózku, bo osoby starsze też mają przecież problemy nieraz z chodzeniem, tak? Mnie wkurzają głównie chodniki. Co prawda my się dużo poruszamy właśnie z tego względu samochodem, mamy taką możliwość, ale czasami właśnie wyjście na spacer, chociażby koło domu idąc kartuską, to dziura w chodniku czy nierówny chodnik, ja sobie bardzo często myślę, że no Dawid ma w całej swojej niepełnosprawności ten plus, że ma osobę, musi mieć osobę, która go prowadzi. Ale są osoby niepełnosprawne, które same się poruszają na wózkach, mają sprawne ręce i mogą kręcić tymi kółkami. I nierówna powierzchnia to jest no tak naprawdę masakra dla takich ludzi. Nie? W każdej chwili się może zdarzyć jakiś wypadek, dlatego że jest nierówne miejsce. Niedostosowane. Myślę, no, centra handlowe, takie rzeczy, to już jest właściwie, wszystko jest przystosowane. No, stare miasto, fajnie, że się zmienia, ale jest kładzony bruk, po którym... No ciężko się idzie, niech sobie ktoś usiądzie na wózek i się przejedzie. Nie? No fajnie, jak ktoś prowadzi, to prowadzi, ale jak ktoś siedzi na tym wózku, no to idąc przez 10-15 minut i cały czas podskakując na siedzeniu, a trzeba zwrócić uwagę, że to jest osoba chora. To nie jest zdrowy człowiek, który za chwilę zsiądzie z tego wózka i jemu to nie będzie przeszkadzało, najwyżej powie, kurczę, bolało mnie, nie? Mhm. Tylko on siedzi na tym wózku, właściwie cały dzień.
wiadomo, że żeby wyciągnąć Dawida, czy wsadzić sam Dawida do samochodu, to ja potrzebuję otworzyć całe drzwi, a nie zawsze jest tyle miejsca. Albo ktoś stanie obok i ja już nie jestem w stanie wsadzić z powrotem mojego dziecka do samochodu. Nie? Także zdarzają się takie sytuacje. No, jest to frustrujące, bo tak samo no, wszyscy jesteśmy jakby pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego, życia takiego codziennego i no, wiem, że nie każdy zwraca na to uwagę, no bo nie musi, nie? Ale no, jest to denerwujące. Zwracają uwagę wtedy, kiedy na przykład złamią nogę. To wtedy, jak siedzą 2-3 tygodnie w domu, wyjdą na ulicę, to stwierdzą, no tu jest niewygodnie, bo nie podjadę, tu jest niewygodnie, bo nie podejdę. Naocznie ma tak. Taki dowód, nie? Ale jak ktoś nie widzi osoby niepełnosprawnej, to po prostu staje, bo staje, nie? Jeżeli miałbym wybierać, to wybrałbym niestety z przywiązania w tym starciu Mercedesa Sprintera nowej generacji. Jeśli miałbym nim jeździć, na pewno byłaby w nim winda, na pewno byłaby winda od boku, czyli byłyby dwie od tyłu i od boku i na pewno byłby w jakimś niecodziennym kolorze, oklejeniu tak, żeby rzucał się w oczy. To seria wzięła się stąd, że ja od dziecka chciałem mieć samochód. No a że nie mogę mieć samochodu, to przynajmniej mogę sobie w takiej serii porównać różne samochody, stwierdzić, co by mi pasowało jako osobie na wózku, bo wszędzie musiałbym zabrać wózek, więc wybieram między takimi samochodami, gdzie nawet wózek złożony by się zmieścił, a takimi samochodami, które po prostu mi się podobają, no bo nie każdy samochód, który mi się podoba, nie wejdzie do niego wózek, ale o takich samochodach też trzeba mówić, bo może ludzie, którzy to obejrzą, może ktoś stwierdzi, a zróbmy samochód w połączeniu z takim i takim modelem, gdzie wózek się faktycznie zmieści. Był taki moment, Dawid zaczął przedszkolu, troszkę w szkole, lubił występować w teatrze. No ale właśnie, w związku z tym nie dlatego, że jest niepełnosprawny, tylko dlatego, że musiał busem wracać do domu, to nie mógł uczestniczyć w kółku teatralnym. No bo tak, akurat bo godziny były tak dostosowane, że mimo tego, że ja chciałem zostać, to nie mogłem, bo bus o tej godzinie musiał mnie odwieźć do domu. No i właśnie myślałam, że to będzie takie jakby zajęcie, bo zawsze mu się to podobało i no, do tej pory mu się to podoba, tak? Bo, i dlatego może jest właśnie ten internet, on nie ma żadnych oporów przed mikrofonem, przed kamerą, jakby nie tremuje go to i na poczekaniu może opowiadać o czymś. Może myślałam o tym, że to może w tą stronę, tylko znowu brak możliwości. A jakieś inne hobby? No właśnie obawiałam się, że czegoś takiego może nie być. Moje dziecko ma ograniczone możliwości ze względu na to, że nie może różnych rzeczy zrobić. Co wiem na dzień dzisiejszy, że jest nieprawdą, tak? No bo świat wygląda inaczej i ludzie niepełnosprawni robią różne rzeczy. Tak myślę, że wszystko zależy od człowieka po prostu, tak? Od tego, jak sobie potrafi z tym poradzić. Jak skończył liceum, to jego możliwości nie były na tyle dobre, żeby iść na studia. Nie podchodził do matury, nie próbował. Mhm. Nie było jeszcze szkoły, do której teraz chodzi, tak? Bo on chodzi na te kursy kwalifikacyjne. Spróbowaliśmy do szkoły policealnej, takiej dwuletniej, na informatykę. No ale właśnie spotkaliśmy się z barierą. Dosyć dużą. To była taka bariera. Egzaminacyjna bariera. Tak. Dawid był na informatyce. Nie miał możliwości zdawania egzaminu. Znaczy, no miałby możliwość, ale jak osoba pełnosprawna, a nie jest w stanie rozkręcić komputera jedną ręką, tak? No bo co z tego, że on wie na przykład, jak to zrobić i mógłby asystentowi powiedzieć, że trzeba zrobić to, to i tamto. I na przykład w informatyce robić różne inne rzeczy, bo przecież nie każdy informatyk rozkręca komputer. No ale jakby egzamin jest taki sam dla wszystkich, nie? Tak samo jest teraz na tych kursach kwalifikacyjnych, że egzamin jest taki sam dla wszystkich, dla zdrowych tak. I niepełnosprawnych i ograniczonych w najróżniejszy sposób, tak? I nie wszystkie osoby niepełnosprawne sobie radzą, mając wiedzę, tak? I mając tak. Umiejętności, jakby nie potrafią sobie poradzić z różnymi etapami. A może dziewczynę? Tak... Nie, ale... To dziwne, że osoba niepełnosprawna może mieć popęd i też chce korzystać z seksu. Wyśrubywają różne rzeczy i na pewno kiedyś znajdę, nie? A szukasz przez internet? I kiedyś szukałem. Trafiłem kilka pustych bramek, w sensie okazało się nieco, ale ja się nie zrażam, szukam dalej, więc jakby samo to, że szukam, czy czasami
jestem na różnych portalach dla osób dorosłych. Jak ja tam przychodzę i to niektóre osoby mnie już znają, to jak pojawia się ktoś nowy i te osoby, które mnie już znają, ze mną rozmawiają, w sensie piszemy ze sobą i ja piszę coś tam o tej swojej niepełnosprawności, to te nowe osoby... Ale jak? Ty osoba na wózku na takim portalu? No ale co w tym bliżego? No chyba każdy w życiu będzie musiał się z takim realizmem zderzyć, więc jakby dla mnie to nie jest nic dziwnego, a sama, chociażby sama reakcja tych dziewczyn, które mnie już dosyć długo znają tam na tych portalach, jest dla mnie fenomenem, bo ja nie przychodzę tak tylko, żeby posiedzieć i tak jak co niektórzy tylko i wyłącznie rozkazywać, bo tacy się też zdarzają. Ja przychodzę dla towarzystwa i przychodzę po to, żeby po prostu porozmawiać i jak przychodzę, to one za każdym razem, jak mnie widzą, w sensie ten mój nick, to są szczęśliwe, mają banana od lewej do prawej, więc skąd jakby... wiesz, przecież nie widać tego przez internet. Ale jakby są czaty online, ja siedzę na czatach, gdzie są kamerki, więc to nie jest tylko czat pisany. I często jak się pojawiam i widzę tego banana na twarzy, to mam takie przeświadczenie, że wszędzie mogę zmienić pogląd ludzi, nawet na takich portalach dla osób dorosłych, pełnoletnich. Mówię, jak mnie coś boli czy denerwuje, jak ktoś widzę, że próbuje mi pomóc i robi to na siłę, to jak mnie coś zaboli, to powiem, że boli, żeby spróbował inaczej. A często ludzie mają obawy z tym, że jak mi się coś stanie, to że kłopot, bo mi się coś stanie. Ja z tym nie mam problemu. Bo jakby też jestem człowiekiem i też znam ludzi pełnosprawnych, którzy są sprawni od dziecka i tak po prostu idąc chociażby z kościoła mam kolegę, który w podstawówce złamał sobie nogę i w ciągu miesiąca on miał tych złamań kilka, więc skoro pełnosprawna osoba ma takie przypadki, no to ja niepełnosprawny jak spadnę z wózka, to nie panikuję, spadłem z wózka rany, spadłem z wózka, spadłem z konia i... To zawsze jest jakieś nowe doznanie. A jeździsz konno? Jeżdżę konno, aczkolwiek tam... Hipoterapię mam, że to nie jest jazda konno. Tą jazdę, którą miałem wtedy, co spadłem z konia, no ja mógłbym powiedzieć, że to nie była jazda, a wręcz... To była przejażdżka. Trzymanka i w sumie przejażdżka. Dzięki temu, że spadłem z konia i przynajmniej wiem, jak to boli, tak? A co jeszcze robisz takiego, czego... Zapewne ludzie patrzący na ciebie na wózku nie spodziewaliby się. No, od 5 lat otwieram puszki. Z czego ja jestem sam z siebie dumny, bo kiedyś była taka sytuacja, i ja to za każdym razem przytaczam i powiem to też tu teraz. Nikogo nie było w domu, bo mama gdzieś tam pojechała na zakupy, brat był w pracy i przed wyjściem zrobili mi herbatę. No i herbata powinna wystarczyć na godzinę sakie. No to ja ją wypiłem tak, żeby wystarczyła, ale nie było ich dłużej. No i dzwonię, pytam, za ile będą, a mama za mnie, że oni jeszcze pojechali na działkę. Ja mówię, no dobra, tylko mi się już chce pić. I stała jedna puszka coli, wykończyłem, odłożyłem telefon i stwierdziłem, a dobra, spróbuję. No i otworzyłem jedną, potem drugą. Potem przez 2 tygodnie mówiłem mamy codziennie, przez 2 tygodnie, żeby mi kupowała jedną puszkę, bo wiedziałem o tym, że coś takiego jak powtarzalność, jak się człowiek powtarza, to się nauczy. Więc ja przez 2 tygodnie otwierałem puszki i tak się nauczyłem. I otwieram nawet teraz puszki z piwem, więc... Można powiedzieć, że to sukces. To jest zdziwione, że osoba nie... To jest takie dziwne, że to jest dorosły człowiek, który ma już ponad 20 lat i się zdarzają sytuacje, że jak gdzieś idzie z kolegami, to ktoś jest zdziwiony, ale pan pije piwo? Tak. Pan pije piwo, jeździ pan. Jeździ, nie? No może sam nie jeździ, bo wtedy ma asekurację, nie? Ale, albo mają że takie... to jest takie dziwne dla osób jakby zdrowych, czy takie nie mając wtedy kontaktu z niepełnosprawnymi, że nie rozumiem. Że ktoś, kto siedzi na wózku, już nie może napić się alkoholu.
w tym materiale to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. See ya. Będąc na YouTubie, kiedy tam weszłem ponad 10 lat temu, dzięki temu, że mam to ujście, to też mogę ludziom pokazać jakby inną stronę życia osoby na wózku. Dawida Popławskiego możecie szukać Państwo w internecie pod nickiem Popław lub po prostu Dawid Popławski. Wysłuchali Państwo reportażu Offroad Online, który zrealizował Jacek Puchalski, a przygotowała i przedstawiła Tatiana Slowi.